O tym, że życie w smogu oznacza problemy z oddychaniem, alergie, stany zapalne i wielkie obciążenie dla układu krążenia, wiadomo było od lat. Ale teraz, wobec nowego zagrożenia i kolejnego sezonu grzewczego, który już czuć, nie można starań o czystsze powietrze odkładać na kiedyś, bo każda dolegliwość może być dla wirusa niczym furtka do naszego systemu odpornościowego. To jest kolejny dowód na to, że czyste powietrze wpływa na nasze zdrowie w sposób taki bezpośredni, ale także pośredni, ponieważ to, że smog wpływa na COVID, to jest jedna strona medalu. Mówimy także o tym, że wzrasta liczba zachorowań na płuca, wzrasta liczba zachorowań układu krążenia. W związku z tym walka o czyste powietrze to tak naprawdę walka o nasze zdrowie i życie. Badacze i naukowcy są zgodni. Złe powietrze to niższa odporność. Wiadomo także, że i smog, i COVID niszczą płuca. Potwierdzają to także badania przeprowadzone w Małopolsce. Ja postanowiłem to sprawdzić na przykładzie danych z Polski, których miałem oczywiście o wiele mniej. Ale rzeczywiście, tam gdzie jakość powietrza jest gorsza, tam zarówno liczba zachorowań, jak i liczba zgonów jest większa w Polsce. Natomiast w takim badaniu trzeba wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą mieć związek. Są badania, które mówią o tym, że może nie tylko zaostrzać już istniejącą astmę oskrzelową, ale prowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej, do rozwoju przewlekłej choroby obturacyjnej, a to są jednostki chorobowe, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. W tej batalii o zdrowszy oddech nie jesteśmy bezbronni. Opracowany i właśnie wdrażany program ochrony powietrza dla całej Małopolski daje realne szanse, że wkrótce, nie kiedyś, będziemy silniejsi, bo w czystszej atmosferze.